Z Justyną Kowalczyk rozmawiamy o sezonie, którego miało nie być, ale o sezonie, który na szczęście będzie. I tak jak patrzę na Justynę, jak trenuje, z jakim sercem, jakiego pazura ma w sobie przy każdym elemencie tych ćwiczeń, to myślę sobie, Justyna, że to dla Ciebie nie będzie po prostu sezon, tylko to ma być dla Ciebie bardzo ważny sezon. Dobrze gdzieś tam sobie to w głowie poukładałem, czy niekoniecznie? Dobrze sobie poukładałeś, bo to jest taki element mojego czasu, który w tej chwili trwa, żeby skupiać się 100%, skupiać 100% uwagi na swojej pracy, na tym, co mam do wykonania, czy to sportowo, czy to w innej branży. I rzeczywiście, jak już jestem na tym treningu, to o ile moje ciało pozwala na 100% wysiłek lub 100% zaangażowanie, to staram się to robić po prostu. No bo to jest kwestia tego, co Cię spotkało. Miałeś te stany depresyjne i nie poruszam tego tematu dlatego, żeby znaleźć coś pod publiczkę, coś ciekawego, czy drążyć w Twojej prywatności. Tylko wiem, że wtedy, po tym słynnym, głośnym wywiadzie z Pawłem Wilkowiczem w Gazecie Wyborczej, dostałaś bardzo dużo takich głosów od ludzi, którzy też mieli podobny problem do Ciebie i powiedzieli, że to im dodało otuchy, że jest ich więcej, że można z tym jakoś walczyć. Tak było. Tak było. Zdecydowanie dostałam bardzo dużo z każdej strony, czy to jakieś posty na Facebooku, czy to po prostu listy do mojego rodzinnego domu, czy zwykłe rozmowy spotykanych tak o ludzi i oni opowiadali o swoich historiach, które no, nie stopniujmy tego, co dla kogo jest cięższe, ale które naprawdę były bardzo, bardzo ciężkie. I opowiadali też mi historię ludzi, którzy się pozbierali po takich najróżniejszych stanach. I tam najważniejsze było to, żeby odnaleźć w sobie znowu chęć i obowiązkowość i to, żeby złapać się czegoś, nawet jak brzytwy, i trzymać się tego jak najbardziej się da. I ja stwierdziłam, znaczy w sumie to nie ja, to naokoło mnie stwierdzono, że powinnam być z tymi nartami, że to jest rzecz, którą kochałam, którą świetnie robiłam, która dawała mi kupę satysfakcji. No i ja też to podchwyciłam. Jak już mnie przekonali przede wszystkim pani terapeutka, a przede wszystkim mój brat, że to jest to, czym się mam zająć i do widzenia i mam to robić i siedzieć cicho i tylko pracować. I pracujesz. I mam wrażenie, że więcej tego słońca jest niż chmur w Twoim życiu teraz, że jakoś tak no właśnie widzisz więcej dobrych rzeczy. Tak, na pewno. Taka właśnie systematyczność w różnych rzeczach, obowiązkowość i poukładanie doby minutę po minucie, obrona doktoratu, nauka, wiele sympatycznych i cudownych gestów, które otrzymałam przez ten czas, to daje słońce po prostu. I jesteś tu, gdzie jesteś. Mówisz, że 7 tygodni to jest taki okres, którego gdzieś Ci będzie brakowało. To 7 tygodni z początku tego okresu przygotowawczego, to jest to 7 tygodni, którego gdzieś w sezonie może brakować? I to też właśnie nie jestem w stanie dokładnie określić, jak się do tego zabrać, bo mając tak wielką bazę z przeszłości, jaką ja mam, można by było nawet na to 7 tygodni przymknąć oko. Tyle, że już poprzedni rok jechałam na tej bazie, więc już drugi rok jechania na tej samej bazie mógłby się źle skończyć. No i rzeczywiście na początku tych treningów moich była większa walka o to, żeby normalnie organizm zaczął funkcjonować, żeby zacząć spać, żeby nie wymiotować, żeby, nie wiem, nie dopadały mnie jakieś arytmie, omdlenia, wszystkie rzeczy, które na początku były na porządku dziennym. Więc bardziej się obawiam tego pułapu startu niż tych 7 tygodni. Jestem przygotowana na to, że sezon nie będzie taki, jak bywały sezony do tej pory. Po pierwsze, ileż można robić postępu w życiu, a po drugie, no tak jak mówię, nie jestem aż tak zuchwała. Dziewczyny, z którymi przychodzi mi się ścigać, pracowały świetnie, nie miały żadnych kontuzji, mają super obozy i tak dalej. No i ja nagle z takimi brakami mam być lepsza od nich, no cuda się nie zdarzają na tym świecie. Ale sport jest nieprzewidywalny. Oczywiście. Tak, to też trzeba pamiętać. A ty masz głowę taką, jaka rzadko zdarza się w sporcie zawodowym. I to teraz tak rozmawiałem z Sylwią Jaśkowiec, czy swoim całym teamem. Oni mówią, że ty jesteś mocniejsza niż byłaś nawet psychicznie. Zgadzasz się z tym? Czy taki robią ci PR? Znaczy są słabe momenty, ale to są słabe momenty prywatnie. Jeśli chodzi o sport, to rzeczywiście zaparłam się.
Zaparłam się bardzo mocno, ale oni wiedzą, że jak ja się zaprę bardzo mocno, to jestem mocna. Ja tak myślę, że ten moment też w Soczi, kiedy ty wygrałaś to złoto, no kontuzjowana, poważnie kontuzjowana, to chyba też no, był taki moment, kiedy uwierzyłeś, że rzeczy niemożliwych nie ma, no, że można, że jak chcesz, jak głowa pracuje, to można wejść na szczyt i już. W samo zwycięstwo, bardzo ważny moment, ale ten miesiąc poprzedzający zwycięstwo, 3 tygodnie, to był czas, kiedy głowa rzeczywiście musiała zawalczyć, bo już w czasie igrzysk to zupełnie inaczej, mobilizacja i tak dalej, i tak dalej. Ale ten treningowy czas, to był czas, w którym przekonałam się, że rzeczywiście to wszystko, co o mnie mówią, to nie są mity. Mitologię zostawiamy. Mówimy o faktach. Tak. Fakty są takie, że w tym roku Mistrzostwa Świata będą w Falun i o ile mówisz, że w Tour de Ski to nie wiesz, masz nadzieję, że będzie dobrze, to w Falun chcesz, żeby było dobrze, bo to najważniejsza impreza sezonu. No i tam fajnie było zdobyć medal. Jakiś. Jaki. Na którym dystansie? Ja to nazywam łańcuszkami przyczynowo-skutkowymi, czyli jedno słowo pociąga za sobą kolejne i nagle to ostatnie od pierwszego jest bardzo różne. Jaki medal i tak dalej. Jeżeli będę w stanie zawalczyć o medale, będę naprawdę bardzo usatysfakcjonowana. Myślę, że powinnam być na poziomie w stylu klasycznym walki o medale. Zobaczymy, jak szeroka będzie czołówka, bo czasem jest 15 osób, które może walczyć o te medale. No i tutaj już wtedy robi się mały problem. No ale to te 14 może mieć problem na przykład. Tak, no oczywiście może mieć 14 problem. Ja uważam, że największe szanse będę miała w sprincie stylem dowolnym, stylem klasycznym, co ja mówię. W sprincie stylem, aż tak mi odbiło. W sprincie stylem klasycznym. Tylko, że jak to w sprincie? Wiele rzeczy może się zdarzyć, ale też miałam dobre statystyki przez ostatnie 2 lata, więc sprintersko nie powinno się we mnie wiele zmienić. Wytrzymałości to właśnie zobaczymy, co się będzie działo, choć pracuję dość solidnie nad tym, żeby ona była na swoim normalnym poziomie i na 30 też, żebyśmy potrafiły popracować. Wydaje mi się na dzień dzisiejszy 4-5 osób. Znaczy solidnie to jest mało powiedziane chyba o tej twojej pracy. Natomiast jeszcze do tego sprintu wracając, tam trasa w Falun w Szwecji jest taka, która tobie odpowiada po prostu. Nie, ta pod sprint. Nie biegałam na niej, więc tak naprawdę to jest tak. To, no to, są, profil jej, no. To są profile, to jest to, co inni opowiadają. Czasem się tak zdarza, że słyszę, oj, to jest na trasa pod ciebie, przyjeżdżam i sobie myślę, ale... więc nie będę kończyć. Ale za dużo osób mówiło, że jest okej, okay, więc wydaje mi się, że powinna być okej. Okay. Jak patrzyłam na retransmisję, na transmisję nie miałam okazji, z Pucharu Świata ostatniego, to wydawało się w porządku, więc... Powinnam powalczyć. I w Falun będziesz też walczyć w dwuosobowym składzie. Sylwia Jaśkowiec w tym sprincie drużynowym. Z tym jakie nadzieje wiążesz? Bo Sylwia w tym roku, o Sylwii w tym roku pewnie wiesz więcej, no bo trenuje razem z tobą. Po raz pierwszy pod twoim trenerem. No właśnie. Jakie plany? Jak się zakwalifikuje do tej sztafetki? No tak, oczywiście. Może ja? Tak się... Ja mówię o sobie. Aha, ty. No tak. No ale gdzieś tam planując, planujesz, że się zakwalifikujesz. Myślę, że to nawet logiczny plan byłby. I zakładajmy, że się zakwalifikujesz i z Sylwią wystartujesz. To jaki plany z tym dystansem wiążesz? Sylwia bardzo dobrze trenuje. Jest bardzo solidną dziewczyną. Bardzo, bardzo solidną. W sumie to nie wiem, czy poznałam człowieka, który aż tak jest obowiązkowy jak Sylwia. Ja jestem typem napała. Albo coś robię i po prostu robię i świat się kończy i ja to robię dalej, ale jak nie mam siły, to nie będę robić nic. A Sylwia jest konstant. Sylwia zawsze zrobi wszystko. Jeżeli ja będę tą szczęściarą, która będzie jej pomagać w tej sztafecie sprinterskiej, myślę, że nawet jeżeli styl dowolny w moim wykonaniu w długich biegach nie będzie jakiś tam olśniewający, to jednak na 1500 metrów zwłaszcza parę razy, to jest taki wysiłek, który mi świetnie pasuje, z krótkimi przerwami i tak dalej, więc myślę, że powinnam zawalczyć, byśmy na pewno startowały w układzie ja na pierwszej zmianie, żeby domęczać wszystkich, Sylwia na drugiej, żeby zrobić finisz. Tyle, że w sprincie dowolnym nie ma takich wielkich różnic jak w stylu klasycznym, bo w stylu klasycznym tak naprawdę jest kilka dziewczyn, które naprawdę świetnie biegają, a później jest cała reszta, a w
w stylu dowolnym jest przynajmniej 20 osób, które biegają bardzo dobrze i nie ma takiej wielkiej różnicy. Dlatego można zrobić naprawdę dobry bieg i można być w piątym, szóstym, nawet siódmym, tak, nawet gorzej niż w teoretycznie słabszej dla nas sztafecie klasycznej. Ale tak bardzo ogólnie mówisz, co by było, gdyby, czy sama wystartujesz, ale generalnie medal na tym dystansie z Sylwią jest możliwy? Wszystko jest możliwe. Okej, o konkretach nie chcesz rozmawiać. Nie, o konkretach biegach narciarskich, nawet o sobie, nawet w najlepszej formie nigdy nie rozmawiałam, bo naprawdę ciężko to wszystko tak poukładać. Są różne warunki, choćby same narty tego dnia mogą zaprzepaścić wszystko, choć jestem pewna, że nie zaprzepaszczą, bo mam świetnych serwismenów i oni zrobią wszystko, żeby było jak najlepsze, ale no... U nas w naszym sporcie nie ma czegoś takiego, że jedziesz na imprezę główną sezoną i wiesz, że przebiegłeś, nie wiem, 300 metrów w jakimś tam czasie i znaczy, że będziesz super biegał. Nie, 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 czegoś takiego nie ma. Wszystko się zmienia jak w kalejdoskopie i ja bym jeszcze troszeczkę właśnie, żeby Sylwię trochę od presji uchronić, trochę o tych medalach sztafetowych zamilkła. Przynajmniej dobrze. Ja. Przynajmniej to jest moje zadanie. Dobrze, to ja się podporządkuję i zamilknę, bo do tego daleko. Też nie wiadomo, jak to wszystko się w sezonie ułoży. To, dokładnie, co wiemy na dzisiaj, i tak się właśnie zastanawiam, bo zaraz przejdę do tego, co wiemy, czy twoimi większymi rywalkami w tym roku będzie Marit Bjergen, Teresa Johaug, czy te dziewczyny, które na ogół z tobą rywalizują, czy większym rywalem może być twój kręgosłup w tym sezonie? Pewnie jak już stanę na starcie, to będą dziewczyny. Ale żeby do tego startu dojść, to będzie kręgosłup. Jest tam nieciekawa sytuacja, to fakt. Ale póki jeszcze daje się trenować, póki nawet po treningu, czy tam dzień zaczynam od ketonalu, poranek bez ketonalu, dniem straconym i tak dalej. Ale póki to się da rady robić, to się da rady robić, to się ogarnia. Gorzej, jeżeli po prostu w pewnym momencie powie mi dziękuję, do widzenia, no to wtedy spakuję walizki i pojadę. Tak spokojnie o tym mówisz, a to jest rzeczywiście poważna sprawa, bo to może być tak, że ten kręgosłup spowoduje, że o ile ty wystartujesz, rozpoczniesz Puchar Świata, sezon Pucharu Świata, to go nie dokończysz? Nie rozmawiałam aż tak poważnie na te tematy z lekarzem, bo zdaję sobie sprawę z tego, jakie noszą konsekwencje za sobą ciężkie treningi wieloletnie i tak dalej. I mówienie w tym momencie, że jestem bardzo zaskoczona tym, że mi się kręgosłup rozpada, byłoby wielką hipokryzją. Wiem dobrze, co robiłam, dlaczego to robiłam i jakie mogą być tego konsekwencje. I to jest jedna z nich. I rozmawiałem z lekarzem o tym, po prostu pytam się, co zrobić, żeby dalej to ciągnąć. Jeżeli to jest rozsądny człowiek i jeżeli uzna, że powie mi, że już wiesz, co jest, to już jest troszkę za dużo, on mi to powie i ja wtedy będę wiedziała, że to jest już po prostu troszkę za dużo. Czyli wszystko pod kontrolą. W moim przypadku rzadko zdrowie jest pod kontrolą, ale jakby balansuję na granicy i myślę, że jestem na razie po dobrej stronie. A ty generalnie masz tak, że tym zdrowiem swoim fizycznym mało się przejmujesz. Coś się urwie, omijamy trening, żeby nie nadwyrężać tego, co się urwało i ból minimalizować. To nie jest tak, że odpuścisz, powiesz, dobra, tydzień leżę, nic nie robię. To nie byłabyś sobą. Nie, 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 nie. Ja pamiętam, jak byłam jeszcze troszkę młodsza i po prostu jakiś, wtedy częściej troszkę chorowałam. Jaka ja byłam wściekła, jak nie mogłam wyjść na trening, jak mi jeden trening uciekł, albo rozruch choćby z całego planu treningowego, to było nie do zniesienia, więc jak teraz zdarzyłoby się, powiedzmy, coś tam z tym kręgosłupem, że on by powiedział mi dziękuję ci na tydzień, dwa, to no nie wiem, chyba nie stanęłabym do sezonu, bo uważałabym, że nie jestem gotowa. Po prostu. Po prostu. Powiedz, czego ci życzyć przed tym sezonem? Czego? Satysfakcji. A ty masz takie punkty, gdzieś taką skalę, z czego i w jakim stopniu usatysfakcjonowana będziesz? Będę usatysfakcjonowana wtedy, kiedy uznam, że biegi, które wykonałam,
jakby że dopracowałam wszystko tak jak trzeba. Krok po kroku wszystko jest dopracowane, przed biegiem, w czasie biegu, po biegu, że dałam z siebie wszystko, o. Dałam z siebie wszystko, a że tam są dość duże zapasy w tym wszystkim, to powinny być dobre rezultaty, jak będzie satysfakcja. Życzę Ci życia. Dziękuję. Będzie satysfakcji. Jest na Kowalczyk przed sezonem i w optymistycznym nastawieniu. Ja coś czuję, że ten sezon znów będzie taki, gdzie Justyna Kowalczyk kilka razy rywalkom plecy pokaże. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.